Moim Państwa gościem jest Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry. Zanim będziemy mówić o przyszłości, chciałbym, żebyśmy na chwilę cofnęli się jeszcze do 2022. Z czego Pan zapamięta, jeżeli chodzi oczywiście o branżę audytorską, poprzedni rok? No na pewno z bardzo intensywnej działalności przede wszystkim po naszej stronie, po stronie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz tego, że powoli już wówczas w 2022 roku zaczęły się przygotowania do wprowadzenia nowych standardów kontroli jakości, które wprawdzie zaczęły obowiązywać od stycznia 2023, jednak już w 2022 roku one były już przygotowane, przyjęte i już powoli też były no tak naprawdę szykowane, bo to już też również z naszej strony, ze strony Pana były odpowiednie szkolenia. Takie standardy, które co do zasady, no to są standardy, które wprawdzie oczywiście są, jeśli chodzi o ich takie pierwotne autorstwo, wynikają z takich globalnych standardów międzynarodowych. Natomiast po naszej stronie również były pewne zmiany, takie mające na celu jak takie ich dopracowanie, żeby jak najlepiej służyły bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, żeby audytorzy jak najlepiej mogli świadczyć swoje usługi. No dobrze, to 2022, a co może przynieść 2023? Czy to, co szykuje dla branży Pana? Co szykuje dla branży Pana? No przede wszystkim my oczywiście no dalej działamy, tak? No, nowinek jakichś specjalnych nie ma, bo to przepisy się jakoś specjalnie nie zmienimy, cały czas nie zmieniają, w sensie cały czas naszym biznesem, można powiedzieć, są kontrole i postępowania. Najpierw kontrole, a potem postępowania, tak nieco uproszczając. Natomiast niewątpliwie staramy się też coraz bardziej rozwijać naszą działalność, że tak powiem, w kierunku też takim bardziej prospołecznym, żeby otwierać się coraz bardziej szerzej na społeczeństwo, tak, żeby nasza linia kontaktu to była wprawdzie nie tylko kontakt, żeby był nadzorowanego z nadzorcą, natomiast żeby też odnosić się do interesariuszy sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania. Co mam tutaj na myśli, między innymi to, że szykujemy, jeżeli jeszcze się nie ukazało na stronie, to w najbliższym dosłownie czasie, bo albo dzisiaj, albo w poniedziałek ukaże się między innymi na naszej stronie publikacja, w której odnosimy się do członków rad nadzorczych, do rad nadzorczych generalnie, gdzie publikacja, w której mówimy między innymi o tym, jakie są obowiązki, czy to audytora względem rady nadzorczej, czy również jeśli chodzi o radę nadzorczą względem audytora, jak to wygląda, powinna wyglądać ta współpraca. No wszystko po to, żeby wzmocnić rolę raz, że audytu, ale też wzmocnić rolę właśnie rad nadzorczych w zakresie bycia tą linią obrony, tak, przed ewentualnymi czy to naruszeniami, ale też po prostu, żeby rada nadzorcza jak najlepiej wykonywała swoje zadania. Pana to stosunkowo młoda instytucja działająca na naszym rynku. Czy przez te lata jej funkcjonowania ma Pan poczucie, że faktycznie podniosła ona poziom jakości bezpieczeństwa rynkowego? I od razu drugie pytanie, czy widzi Pan obszary, w których branża musi się jeszcze wyraźnie poprawić, czy to już jest takie szlifowanie tego, co mamy? Wszystko oczywiście zależy od otoczenia, od tego, jak gospodarka światowa będzie się rozwijała. Na pewno już od 3 lat mamy, tak jak były takie memy biegały po internecie, pozwolę sobie powiedzieć, gdzie były te 3 fale, tak, że najpierw mała fala to był COVID, druga fala to inflacja, a trzecia fala to inwazja rosyjska, tak, jeszcze z tymi 3 falami jeszcze Godzilla tam. Także to trochę jest tak, że oczywiście audytor tak naprawdę no, musi się dostosować trochę do tych nowych realiów, do tych coraz bardziej skomplikowanych realiów i ten zawód, tak samo jak światowa gospodarka dzisiaj jest zupełnie inną gospodarką niż 30 lat temu, jeśli chodzi o szybkość przepływu danych, o wielość transakcji, ale też o wielkość tych transakcji, o coraz bardziej skomplikowane instrumenty finansowe, także na pewno tutaj jest jeszcze pole do wielu zaskoczeń, pozwolę sobie tak powiedzieć, więc na pewno audytor no, musi być coraz bardziej elastyczny, również jeśli chodzi o na przykład i tutaj akurat no, to wymaga na pewno dużo pracy i dużo uczenia się po stronie audytora i tak jak mówię, dużo elastyczności, jeśli chodzi między innymi o zastosowanie nowych technologii, bo czasem no wiadomo, no takim głośnym tematem już od wielu miesięcy na pewno jest branża kryptowalut, ale no generalnie rynek finansowy jest coraz bardziej skomplikowany. Również pod względem właśnie tym technologicznym, tak niedawno też nie bez powodu my wprowadziliśmy standardy, jeśli chodzi o badanie sprawozdań ESEF, tak, w sensie publikowany w formacie ESEF. To jest jedna rzecz. Trzeba pamiętać również o tym, że nasza działalność, no tak jak pan słusznie redaktor powiedział, no dopiero od 3 lat działamy,
jak na razie widzi, trudno jest ocenić tak naprawdę te długoterminowe efekty naszego działania. No ja wierzę, że generalnie, że to te efekty będzie widać, aczkolwiek moim zdaniem jest jeszcze za wcześnie. Z danych, które widzimy, że cały czas jest dosyć duża liczba nieprawidłowości, mówię, jeśli chodzi o dokumentacje prowadzone, o dokumentację badania w ramach prowadzonych przez biegłych rewidentów audytów, ale wierzę, że bazując na tym, że jest też dosyć duże zrozumienie po stronie biegłych rewidentów, jak prowadzimy postępowania, bardzo wielu biegłych rewidentów, kiedy wnosimy o ukaranie ich, to zgadza się, znaczy przyznaje się dobrowolnie karze, bo to jest tak w przypadku 75%, kiedy zarzuty do biegłego rewidenta, to w przypadku 3/4 oni zgadzają się z naruszeniami, przyznają się do winy, no i potem startujemy od nowa. Panie prezesie, czy pan jako prezes ma bardziej wizję, pan jako wyznaczanie kierunku, takie prowadzenie za rękę branży, czy bardziej obserwacja, upominanie i ewentualne nakładanie kar? Nie, broń Boże, na pewno naszą rolą nie jest prowadzenie za rękę. Naszą rolą jest rzeczywiście trochę tak bycie takim kimś, kto wytycza kierunek, tak, żeby też strategicznie patrzeć na cały rynek, no bo rynek to są nie tylko audytorzy, trzeba sobie jasno powiedzieć. Rynek to jest znacznie szersze pojęcie. Trochę to tam już nie chcę tam wchodzić w takie porównania religijne czy filozoficzne, no ale tak jak ten suweren, tak, o którym się mówi, tak naprawdę to ciężko określić, kto jest tym suwerenem, jeżeli mówimy o demokracji na przykład. Natomiast nie, chodzi oczywiście o wytyczanie kierunków, o kładzenie nacisku na te standardy, aczkolwiek tutaj zarówno chodzi o te standardy badania, jak i ogólnie o standardy. O standardy również mówię tu, o standardy etyczne i o to, żeby wspierać również tu, gdzie możemy oczywiście, wspierać biegłych rewidentów w tym, jak są jakieś skomplikowane zagadnienia, między innymi właśnie, czy to wojna, czy to inflacja, czy to COVID i różne skomplikowane nowości, znaczy trudne, skomplikowane zdarzenia w świecie badania sprawozdań finansowych. Również tutaj widzimy rolę, jeśli chodzi o wspieranie biegłych rewidentów firm audytorskich. Będziecie też wytyczać kierunki, jeżeli chodzi o stosowanie nowych technologii w branży? No to zależy dokładnie, no bo to oczywiście tutaj to bardziej nie tyle o stosowaniu nowych technologii, co zapewne tutaj trzeba spojrzeć od strony bardziej tej samych standardów, tak? To oczywiście, no tak jak mówię, no wiele się dzieje również po stronie standardów, ale to bardziej chodzi oczywiście o to, żeby w obliczu tych nowych technologii biegły rewident cały czas zachowywał i przestrzegał pewnych tych najważniejszych zasad, między innymi tego zawodowego sceptycyzmu, tak? Bo oczywiście nowe technologie to jest takie hasło bardzo nośne, popularne w gospodarce, w której istotnym takim, nie wiem już jakiego porównania użyć, w każdym razie takim istotnym napędem, motorem na gospodarki jest to innowacje. Natomiast oczywiście no wszystko trzeba zachować zawsze czujność. Rolą audytora jest zawsze zachować czujność i umieć ze zdrowym rozsądkiem zawsze podejść. No właśnie, wy w pan do tych nowych technologii patrzycie na nie jako wyzwanie dla branży, czy jakoś coś, co może faktycznie jej pomóc? Generalnie jako coś, co może pomóc oczywiście, bo sytuacja, w której biegły rewident ma bardzo dużo, tak mówiąc obrazkowo, cyferek i że te cyferki mogą po prostu w pewnym sensie trochę zaburzać pracę, w tym sensie, że mogą przesłaniać to, co najważniejsze, a najważniejsze to jest właśnie wydawanie opinii na bazie jednak tego zdrowego rozsądku, trochę na bazie intuicji, można też tak powiedzieć, na bazie pewnych zasad, które są nieodzowne z punktu widzenia na pewno audytora, które są taką cechą immanentną człowieka. Na pewno maszyna wdającej się moim zdaniem przewidzieć przyszłości audytora nie zastąpi, a broń Boże nie powinna się dążyć do tego, żeby zastąpiła. Więc jest szansą na zasadzie odciążania biegłego od tych takich najbardziej żmudnych i powtarzalnych po prostu zadań. I tutaj stawiamy kropkę. Marcin Obroniński, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, był moim Państwa gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.